No tak jak mówię właśnie. Halo. O. Tak jak mówię. Właśnie Marcin charakterem zwyciężył tym, że był silniejszy, dużo od czarka, był większy, więc wygrał dużo warunkami fizycznymi. Czarek się nawet dobrze prezentował, w sensie na pozdrowienia z Ozorkowa. Dzięki, Alan, pozdro dla Ozorkowa. Czarek na tarczach dość dobrze się pokazał, ale jak ja oglądałem Czarka na konferencjach i jak widziałem ogólnie jego takie podejście do tej walki, myślę, że się starał się na pewno, bo chodził na te treningi, więc Czarek nawet dobrze się prezentował, tylko Czarek nie wygląda mi na chłopaka i po jego zachowaniu też tak twierdziłem, że nie jest chłopakiem, który się bił w życiu za dużo. Więc Czarek wydaje mi się, że stres go bardzo zjadł też w walce, no i nie miał pomysłu na Marcina. Jak oceniasz walkę do Biela w skali 1 do 10? Nie wiem, to nie ma jakoś ten. No było dużo więcej ciekawszych walk i ładniejszych w tym pojedynku. Czarek chyba nawet nie wiem, czy tam trafił jednym ciosem Marcina, ale. No szkoda trochę Czarka. Szkoda Czarka z perspektywy mojej takiej, że szkoda Czarka jako chłopaka, a z drugiej strony nie szkoda mi Czarka, bo Czaro śpiewał, że ma mnie na strzała, a przegrał z Marcinem, z którym ja przegrałem. Czarek chce się jeszcze bić. Czarek moim zdaniem powinien tą maturę skończyć i to powinien być jego cel najpierw, a nie on rzucił maturę. Szczególnie, że no nie trzeba rzucać matury, żeby przygotować się do walki, moim zdaniem. Dobra, co ja tam mówiłem? A no, Czarek powinien się zająć tą maturą, kurde, a nie poświęcił wszystko i dostał. Serio, bo. No, nie wiem. Nie wiem, no teraz hajsu brakowało, to i maturę rzucił. No nie wiem, no matura to taka podstawa, moim zdaniem. W sensie nie mówię, że trzeba to mieć, ale no przydałoby się, szczególnie, że no to nie jest coś jakiegoś super ekstra ciężkiego, co powinno się odstąpić, nie? Że Marcin w walce z Czaro był na jakimś dopingu. Lubię Ciebie i Marcina, ale na Waszym rewanżu jestem Team Dubia. No myślę, że nie wiem. Nie chcę się wypowiadać, bo to też nie jest mój temat. Ja nie wiem, nie walczyłem, to nie moja walka. Jak będzie ze mną walczył Marcin, to na pewno dopilnuję, żeby. Nie mówię, że jest, ale jeśli będzie ze mną walczył, to na pewno będę sprawdzał. Skoro są takie podejrzenia, to będę sprawdzał. Dubiel napisał w poście, że prawdziwość tych informacji rozwiążą odpowiednie służby, z tym, że doping burak 3 złote. Okej. Nie wiem, co to za służby, no ale tak jak mówię, jak my będziemy po prostu walczyć z Marcinem, skoro są takie podejrzenia. Więc jak będziemy, to. Bo ja nie mam nic do ukrycia. Ja nigdy na żadnym dopingu nie byłem, nie stosuję dopingu i jestem Team Natural 100%. Więc ja mogę nawet codziennie robić badania podczas przygotowań do walki. I na pewno dopilnuję. Nie wiem, czy Marcin był na jakimś dopingu, czy nie był na dopingu. Co wiadomo, tak samo ja czułem w pierwszej walce. Mówiłem też w wywiadach, że strasznie się dziwiłem, że był ode mnie silniejszy, bo wydaje mi się, że ćwiczyłem więcej od niego. Więc dziwne, no ale nie będę rzucał oskarżeń jakichś. Więc ja bym chciał po prostu podejmować się badań. Możemy się badać nawet codziennie u niezależnych lekarzy i będziemy wiedzieć. I nie będzie problemu. No, Ali, piękny knockout, piękny knockout. Ja do pasa to jeszcze dużo minie. Halo, łapki w górę poproszę. Ale tak jak wszedłem i powiedziałem, nie chcę mi się obrzucać gównem już i kłócić jak dzieciak, tylko podejść do tego jak dorosły facet. I tak podchodzę i po prostu nie polaryzuję tak między nami.